akcja. Zaczęło się od bajki pana Kleksa i dla mnie ogromnego fana pana Kleksa, któremu udało się tą postać przywrócić do takiego życia publicznego właśnie poprzez bajkę i po sukcesie bajki pana Kleksa zgłosili się do mnie producenci filmowi Tomasz Wardyn i Maciej Kawulski. Bardzo szybko podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w to. Ja już wcześniej miałem zdobyte prawa od spadkobierców Brzechwy, żeby móc zrobić film. No i dla mnie to było spełnienie marzeń. Dostosowaliśmy przede wszystkim tą historię do naszych czasów. Wzięliśmy z niej to, co uniwersalne, to, co ponadczasowe, to, co naszym zdaniem ważne. No ale też opowiedzieliśmy w taki sposób, żeby móc konkurować z tym, co dzisiaj stanowi wybór na pilocie każdego dziecka w domu. Akademia to szkoła koedukacyjna i międzynarodowa i są tam dzieci z całego świata, reprezentanci i Ameryki Łacińskiej, i Afryki, i Azji. A jeżeli chodzi o Polskę, no jednak kolebkę kleksomanii i filozofii wyobraźni to tym domem przedstawiciela i dziecka, które trafi do Akademii z Polski, będzie właśnie Ola, dziewczynka, która na co dzień mieszka w Katowicach. To robimy, uwaga. Proszę bardzo, kamera. Kubuś, popracuj tam, dobrze? Żeby to nie było za statyczne, tam przód, tył, zód. Kamera jest i akcja. Jak byłam młodsza, to ja oglądałam. Moja mama mi puszczała, więc znałam Akademię pana Kleksa. No jakie wrażenie na tobie wywarły? Ja oglądałam te pierwsze, nie te już z kosmosem i tak dalej, to już nie, ale te pierwsze takie oglądałam i bardzo lubiłam, chociaż wilkusy bardzo mnie, no bałam się ich bardzo. Pamiętam, jak oglądałem i Akademię, i podróże pana Kleksa, i potem pan Kleks w kosmosie, no wtedy to było coś niesamowitego, bo i te plenery, i scenografia, plus te wszystkie piosenki, które oczywiście zapadały w pamięć, potem je się śpiewało. Świetna muzyka właśnie pana Korzyńskiego, Krzysztof Gradowski, który zrobił również ten film. I oczywiście rolę, wspaniała rola pana Kleksa, czyli Piotra Franceskiego. No to coś, czego się po prostu nie zapomina i jakby wraca do tego gdzieś tam na pewno z sentymentem takim bardzo mocnym. Ja szalenie się cieszę, że jesteśmy w Katowicach. To nie wyobrażałem sobie, że Katowic zabraknie. Tu się odbyły castingi, tu się odbyła pierwsza konferencja prasowa, tu w ogóle zrodził się ten pomysł i dla mnie to jest bardzo fajne wydarzenie, że miasto Katowice jest naszym partnerem, że nas wspiera, że jest w tym projekcie. Z góry był bardzo, bardzo ładny widok. I ja jestem w Katowicach pierwszy raz teraz. Aha. Byłam przejazdem, ale tego nie liczę. Dzisiaj sobie robiłam spacerek po tym dachu. Siedziałam też na wyższej części dachu i stamtąd to już w ogóle był bardzo ładny widok. Były też sceny z dronem i nadawałam coś na radiu, tak mi się zdaje, że to było o tym, no bo to było radio raczej takie. No, nam oczywiście szalenie zależy na dzieciach, bo robimy film dla dzieci i wiemy, że zmierzymy się z krytykami filmowymi, którzy mają po 40-50 lat, ale no, ja też to wszędzie powtarzam, że my już swojego Kleksa mieliśmy. My już się na swoim Kleksie wychowaliśmy, a teraz zróbmy fantastyczny film dla naszych dzieciaków. I jeżeli to wszystko pójdzie tak, jak sobie zakładam, a ja już pewnie obiektywnie na ten film nie mogę spojrzeć, to tak, jest w planach cała seria. Chcielibyśmy finalnie 8 filmów nakręcić. Mamy bardzo, bardzo ambitne plany, żeby stworzyć z tego taki prawdziwy, rodem ze świata sequel dziecięcy, który będzie historią, która będzie nie tylko im towarzyszyć przez lata, ale z nimi dorastać. Czy nam się uda trafić w gusta dziecięce? To jest pytanie, na które prawdopodobnie nikt nie jest w stanie sobie precyzyjnie odpowiedzieć. No bo jak robisz film dla dorosłych, to myślisz trochę, co tobie się podoba. Jak robisz film dla dzieci, to musisz sobie zadawać pytanie, co może podobać się dzieciom, co już jest trudne w
fazie produkcyjnej, a dodatkowo jeszcze jak weźmiesz pod uwagę tą zmienną pokoleniową, która jest no, strasznie szybka, ona pędzi, no to właściwie nie do końca wiesz, komu pytanie zadać, bo te dzieci, z którymi dzisiaj moglibyśmy rozmawiać w momencie premiery filmu, no nie będą już w grupie docelowej i znowu te dzieci, które będą w grupie docelowej, będą nieco inne, więc no to jest takie trochę karkołomne zadanie, ale też z wielu względów urocze. Kamera. Bardziej na ten budynek też tak się kręcać. Dobra, uwaga, akcja.